Druga maszyna, sterowana wałem obrotowym, średnica cylindra 6 mm, też bardzo ładnie nadaje się do śruby 30 mm i do łódki 45-50 cm. Piękna do pływania w basenie ogrodowym. Na razie ciśnienie musi wzrosnąć, bo przy próbach z woblerkiem zaskoczył wąż i spadło ciśnienie w kotle, ale woblerek zasuwa pięknie. Musimy poczekać, aż ciśnienie się podniesie i spróbujemy uruchomić. O! Poszła! Gorąco! Idzie na parze! Super zasuwa! Smarowanie tutaj dostaje olejem do smarowania maszyn parowych. Kocioł grzeje. Maszyna chodzi jak talala. Trochę chlapie, bo nie zrobiłem odprowadzenia skroplin wężem, ale to się wytrze. Maszynka chodzi pięknie. Teraz tylko trzeba dorobić regulator ciśnienia pary, żeby można było sterować obrotami maszyny. Ta ma tą cechę, że jest nawrotna, w zależności od podłączenia kruczca może prochodzić w prawo lub w lewo. Kociołek Saito. No, gorące! Obrot osiąga wysokie, jak za taką maszynę, że jestem zdziwiony. A tutaj stoi ta, która przed chwilą pracowała. Następna w kolejce. Kocioł wystarcza na 20 minut pływania co najmniej. Przy tych pojemnościach maszyn myślę, że będzie więcej, bo 20 minut to jest dla maszyny o średnicy cylindra 9 mm, a ta ma 6. Teraz spróbujemy puścić się w drugą stronę, tylko poszukam zacisku do pary, bo gdzieś się stracił. Kociołek pracuje elegancko, trzeba dorobić komin. Myślę, że ma z 1500 obrotów. Przynajmniej. Teraz spróbujemy przełożyć i puścimy ją w drugą stronę.